Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Na około tydzień przed zbliżającym się finałem Pucharu Polski, w którym zagra Lech Poznań z Rakowem Częstochowa, Polski Związek Piłki Nożnej wydał niepokojący komunikat, który zwiastuje zabicie atmosfery tegorocznego wydarzenia. Przytaczamy komunikat. 25 kwietnia 2022 roku prezydent miasta stołecznego Warszawy wydał zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej meczu piłki nożnej Lech Poznań Raków Częstochowa w finale Fortuna Pucharu Polski na stadionie PGE Narodowym. Spotkanie odbędzie się 2 maja o godzinie 16. Jednym z warunków zezwolenia jest niedopuszczenie przez organizatora do używania banerów lub flag o wymiarach większych niż 2 metry na 1,5 metra. Niestosowanie się do niniejszego warunku przez organizatora objęte jest groźbą kary pozbawienia wolności do lat 8. Należy podkreślić, że tym samym zawieszone zostało dotychczasowe prawo PZPN jako organizatora, określone w regulaminie imprezy masowej, do każdorazowego wyrażania zgody w przypadku próby wnoszenia i używania banerów lub flag o wymiarach większych niż wymiar określony powyżej. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że służby informacyjne i porządkowe będą zobowiązane do odmówienia wniesienia na stadion banerów lub flag o wymiarach większych niż 2 metry na 1,5 metra, zgodnie z niniejszą decyzją organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Polski Związek Piłki Nożnej jako organizator przedmiotowej imprezy masowej zamierza złożyć stosowne odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w zakresie wyżej wymienionego warunku zezwolenia. Na informacje płynące z PZPN-u kibice Lecha i Rakowa odpowiedzieli wspólnym oświadczeniem. Posłuchajcie. Ze święta piłkarskiego nici. Na zbliżający się finał Pucharu Polski niezliczone rzesze kibiców w całym kraju czekają z niecierpliwością. Puchary rządzą się własnymi prawami. O zwycięstwie decyduje nie pozycja w tabeli, liga, ale przede wszystkim duch walki i nieustępliwość. To rozgrywki, w których najczęściej odpadali faworyci, a teoretycznie zwycięzcą mogła być drużyna podwórkowa, która zgłosiła się do rozgrywek i pokonała na swojej drodze wszystkich rywali. Atmosfera finałowego meczu udziela się każdemu. A niechaj narodowie wżdy postronni znajdą, iż Polacy nie gęsi, iż swych kibiców mają. Nie ukrywajmy, był to również pojedynek na trybunach. Zawsze kibice obu finalistów prześcigali się w przygotowaniu najefektowniejszej oprawy meczowej, by jeszcze bardziej podkreślić wagę tego spotkania. Efektowne choreografie kartonowe, pieczołowicie przygotowane flagi sektorowe, flagi na płotach dodawały niesamowitego kolorytu piłkarskiemu widowisku. Przeciętny sympatyk piłki nożnej był zachwycony atmosferą, która zawsze towarzyszyła finałowi Pucharu Polski, który po wielu latach odzyskał swoją świetność. Aż do teraz. Po czynach ich poznacie. Niestety, tegoroczny finał będzie zupełnie inny. Nie będzie kolorowych sektorów, nie będzie efektownych opraw, o których mówiła cała piłkarska Europa. Nie będzie możliwości pokazania, że polska piłka nożna to nie tylko Robert Lewandowski, tylko nieprzebrane tłumy kibiców, którzy za swoją drużyną, by ją wspierać, pojadą aż na koniec świata. Zakaz wnoszenia i prezentowania opraw meczowych, zakaz wieszania klubowych barw na płotach, bardzo wysokie ceny biletów, to chyba rzeczywistość, do której nowy zarząd PZPN chce nas przyzwyczaić. Już za moment Stadion Narodowy będzie gościł reprezentację Polski i Belgii. Zapomnijmy o biało-czerwonych flagach, o biało-czerwonym stadionie, o przysłowiowym 12 zawodniku, który zawsze nie tylko na meczach w Polsce, ale również w pojedynkach wyjazdowych wspierał Polaków. Zostało 15 sekund. Mamy dużo czasu. Już za kilka dni oczekiwany finał, chwilę później mecz Polski z Belgią. Dlatego wspólnie prosimy nowe władze Polskiego Związku Piłki Nożnej o umożliwienie przygotowania efektownych opraw przez kibiców Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. My, kibice, chcemy również wziąć udział w tym piłkarskim święcie. Przecież to właśnie kibice są najważniejszym elementem piłkarskiego świata. To dzięki kibicom nie tylko tych topowych zespołów, ale Znicza Pruszków, Konkordii Knurów czy Orła Ząbkowice Śląskie pozwalają na pojawienie się piłkarskich gwiazd światowego formatu. Raz jeszcze apelujemy do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, by finał Pucharu Polski był prawdziwym świętem piłki nożnej i kibiców, ale nie tylko kilku działaczy, którzy siedząc w klimatyzowanych lożach VIP, sącząc najdroższe alkohole, od czasu do czasu zerkając na ekran telewizora, sprawdzają wynik sportowej rywalizacji. Podpisano Stowarzyszenie Kibiców Kolejosz, Stowarzyszenie Kibiców Wieczny Raków.
Co sądzicie o tej decyzji? Wiemy, że będzie to trudne, ale zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Mocno liczymy na to, aby kibicowskie święto, jakim jest finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, mógł odbyć się w normalnych warunkach, bez kuriozalnych zakazów. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górze pod filmem, aby materiał dotarł do jak największej ilości odbiorców. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem polishfansTV 5% rabatu.